Siemanko, witam was z obozu pierwszego na wysokości 3200 metrów w drodze na Mont Blanc. Dzisiaj atakujemy szczyt. Słychać już cały obóz się budził. Może uda nam się zdobyć górę, jak pogoda pozwoli. Ale wszystko zapowiada się dobrze, więc na pewno się uda. Czas wstawać. Nie jest. Nawet chyba nie jest zimno, jeszcze nie wiem. Ja idę robić sobie gorącą kawę. A was zapraszam na film. Siemanko, witam was z kolejnego wyra, ale z wyra w domu. To oznacza, że już wróciłem i wróciłem z zdobycznej wyprawy. Udało się zdobyć Mont Blanc. Strasznie się cieszę. Super sprawa, super wydarzenie. Polecam każdemu, kto szuka wyzwań. Zaraz opowiem wam, jak to było. A było naprawdę ciekawie, dużo się działo. Wcale nie byłem tak dobrze przygotowany, jak mi się wydawało. Dobra, teraz pokażę wam mój sprzęt. Te wszystkie graty zabrałem na Mont Blanc. Brakuje tylko kilku tej rzeczy. Brakuje butów, które niestety nie dały rady na wyprawie. Zostały we Francji, rozwaliłem podeszwy, odpadłem. Miałem jakieś tanie buty z supermarketu za stówę. Udało się w nich wejść, ale nie było to zbyt mądre. Ale innych butów nie miałem. Brakuje także karimaty, ale po prostu zapomniałem, jest w samochodzie, ktoś mi ją wyśle. No i brakuje jednego kijka. Jest to kijek z Biedronki za 30 zł, spokojnie sobie dały radę, ale jednego zgubiłem na słynnej ścianie The Rolling Stones. Po prostu gdzieś mi tam wypadł z plecaka i już został. A to jest sprzęt, który pozwoli mi zdobyć Mont Blanc. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, bez której się nigdy nie ruszam, jest to oczywiście flaga Polski. Zawsze mam ją podczas każdego wyzwania. Duży plecak, nie wiem ile ma litrów, ale spokojnie te wszystkie graty pomieścił. Duży plecak, dwie pary spodni. Spodnie ciepłe i spodnie cienkie. Spodnie grube znaczy się i spodnie cienkie. Ale praktycznie cały czas chodziłem tylko w tych, po tym miałem odzież termoaktywną i sobie to spokojnie dał radę. Kurtka zimowa, gogle, okulary zapasowe. Przydają się, mogą się przydać i te. Oczywiście latarka czołowa. Tu mam fajną latareczkę. Ona jest wstrząsodporna, odporna na mrozy. Ma gwizdek. Fajnie się sprawdziła. Oczywiście czekan. Raki. Już po rakach widać, że nie jestem świeżakiem. Były kilka razy używane. Nie miałem pokrowca, zawinęłem je w ręcznik, żeby nie spowodowało żadnego uszkodzenia sprzętu. Czytałem kiedyś o takiej wyprawie, że była przygotowywana kilka lat na jakiś biegun, a raki przebiły karnister z paliwem, który zalał jedzenie i ta wyprawa musiała być odwołana, więc trzeba o to zadbać. Kolce muszą być schowane do środka, owinięte ręcznikiem, najlepiej w pokrowcu, żeby nic się nam nie wydarzyło. Przykładowo jakby takie raki przebiły mi gaz, to też by był niezły problem. Rękawiczki grube, rękawiczki zapasowe. Miałem saszetkę na dokumenty, plecak na akcję szczytową, już na ostatni odcinek. Tu miałem tylko najpotrzebniejsze rzeczy, nie szedłem już w tym dużym, który został w namiocie. Oczywiście namyt, śpiwór, ciepła czapka, kominiarka, która się naprawdę przydała, gdy byłem za mocno poparzony słońcem. Raz się nie pokremowałem i chciało mi się, to był ogromny błąd. Strasznie się spaliłem kominiarami, uratowała życie. Oczywiście komin wielofunkcyjny, można z niego zrobić czapkę, co się tylko chce. Na pewno nas zawsze ochroni. Gruby polar. Uprząż z osprzętem, kask, koc termiczny, jakieś bandaże, tego typu rzeczy. Oczywiście palnik, kuchenka. Coś do ugotowania wody, nożyk wielofunkcyjny i to chyba by było wszystko, co zabrałem. Oczywiście miałem jeszcze odzież na sobie i odzież z krótkim rękawkiem i to mi pozwoliło zdobyć Mont Blanc. Jak to zrobiłem, zaraz sobie zobaczycie na filmie. Dwie moje grupy odmówiły mi wejścia, znaczy nie udało nam się dogadać, żeby pojechać razem. Musiałem skorzystać z grupy, którą poznałem w internecie.
musiałem się do nich dostosować, dołączyć. Po prostu musiałem ich program wycieczki zaakceptować. I się okazał dosyć fajny, bo pojechaliśmy na jeszcze jedną górę, zdobyliśmy Gran Paradiso dla lepszej aklimatyzacji, jest tam łatwiejsze wejście, jest to 4000 we Włoszech, dzięki niemu się fajnie zaklimatyzowaliśmy i było mi łatwiej zdobywać Mont Blanc, chociaż początkowo ta góra mnie fizycznie wykończyła, nie byłem taki dobrze przygotowany, jak mi się wydawało, ogólnie popełniłem dużo błędów, ale był to mój pierwszy szczyt i na pewno duża szkoła. I co zrobiłem źle, co mogę wam opowiedzieć, to na pewno już wspomniane nieposmarowanie się kremem. To był taki błąd, kominiarka mi pomogła. Jeden z członków naszej grupy, to też trzeba o tym zadać, nie miał okularów zapasowych, jedne usiadł, połamał i praktycznie wchodzenie bez okularów jest tam niemożliwe, jest tak silne słońce, więc na pewno warto mieć zapasowe. I z takich jeszcze moich jednych błędów, gdy założyliśmy szraki, szliśmy po lodzie, po śniegu, ze zmęczenia nie chciało mi się założyć stóp tułów. Dosłownie dwa pierwsze kroki, ruszyłem nogą, rakami, podarłem spodnie, było mi później zimno, więc nie można niczego tam pozostawić przypadkowi. Trzeba po prostu stosować się do wszystkich zasad, które obowiązują, które znamy, a co do tego będzie najlepsze, to po prostu wybrać się z kimś, kto już coś robił podobnego, zdobywał jakieś góry wysokie, jest przewodnikiem, ma jakieś doświadczenie, to nam na pewno ułatwi wielu błędów uniknąć. Dobra, nie zanudzam was już, zapraszam na film. Jeśli tylko wspomnę, że Mont Blanc zdobywałem drugą francuską, naszą bazą wypadową było Chamonix, stamtąd wyruszyliśmy, żeby zdobywać górę. Można ją zdobywać na kilka sposobów. Jest kolejka, jest tramwaj. Można też oczywiście ruszyć szlakiem. Wspomniany tramwaj jeździ do 2400, coś takiego. Od tamtąd już wszyscy muszą iść na piechotę, muszą iść szlakiem. My pokonywaliśmy drogę do schroniska Tatra Russo, jak dobrze to wymawiam. I tam od razu zrobiliśmy błąd, bo odpoczęliśmy na lądowisku dla helikopterów, musieliśmy uciekać, jak jeden z tych helikopterów lądował. To jest na wysokości 3200, tam mieliśmy obóz, niestety z którego musieliśmy ruszać na szczyt, bo w skronisku powyżej w Gutierrze już nie było żadnych noclegów, a tam u góry już się nie można rozbijać. No i między Tatra Russo a Gutierrem jest słynna ściana The Rolling Stones, gdzie toczące się kamienie, gdzie obrywają się te wszystkie głazy, trzeba przejść w poprzek, najgorszy odcinek i to jest moim zdaniem takie najtrudniejsze, najniebezpieczniejsze, trochę straszne, ale da się to zrobić bezpiecznie i na pewno wam się uda, jest to fajna przygoda, później już od Gutierra cały czas jest śnieg, lód, tam już są naprawdę fajne, górskie, wysokie klimaty. Zresztą zobaczcie sami. Tam w chmurach jest Mont Blanc, jutrzejszy nasz cel, a tutaj nasz obóz. Tutaj śpimy pod górą. Jutro uderzamy na 300. Tam będzie nocleg i o 12 wychodzimy na akcję szczytową. Teraz jest góra trochę w chmurach, ale coś tam widać, tam u góry. Jutro tam atakujemy. Pozdrawiam wszystkich z Torunia. Jutro atakujemy. Trzymajcie kciuki, może się. Thank you.
nasz obozik. Mont Blanc 2017. Ekipa z Polski. Zdrowiamy.